Cześć wam wszystkim, z tej strony ja MCEO, to przed wami Kangurek KO 2022. Panie i panowie, trzeci odcinek i dzisiaj, jak widzicie, jestem w tym oto miejscu. Jak tutaj widzicie, żeby był ładny widok na naszą startową lokalizację, z którym oczywiście jestem wielki hub. Będziemy kierować się do jaskini Terrora. Nie wiem mówić rywiem, przepraszam. Jaskinia Terrora, która była wspomniana właśnie w poprzednim odcinku w Mrocznym Lesie. Tam ją mamy u góry zablokowaną, ale my mamy na koncie... Nie mam pojęcia jak to pokazać, ale w każdym bądź razie mamy 2000 monet, co oznacza, że możemy sobie trochę zakupów zrobić. Na przykład ćwiartek serduszka. 30 tysięcy za... Czy to jest nawiązanie? Bo wcześniej było 3000 dukatów, a to jest 30 tysięcy dukatów? Okej, no to tego nie kupię. Kupię sobie dodatkowe życie w takim razie, niech będzie. I jeszcze jedno, a co mi szkodzi? Okej, to jest chyba nieskończone. I kupmy sobie jakiś ciuch w takim razie, skoro nas stać. Kupmy sobie te okulary. Zobaczmy, jak będziemy się w okularach tutaj bujać. Pyk! Jo, pięciu! Koło w okularach, okej. Wydaliśmy cały hajs, który mieliśmy do wydania. Tak więc, panie i panowie, komentujcie, subskrybujcie, udostępniajcie, komentujcie! Chyba powiedziałem, komentujcie dwa razy, nieważne! Idziemy do jaskini Terrora, zobaczymy, co tam się kryje. Jaskinia Terrora, wejdź! Tak, wejdź. Dziwne, że to trzeba dwa razy ogólnie. Była aktualizacja, ponieważ ludziom ponoć się psuły savey, więc... Oby mi się nie zepsuł. Szukałeś? Znalazłeś! Dobra, do dzieła. Hej! Ty! Nie chowaj się w ciemności! Wyłaź i zmierz się ze mną! Jestem Kao, syn Kobiego. Przyszedłem tutaj skopać ci tyłek i rzuć gumę. I skończyła mi się guma. Nawiązanie do Duke Nukema. What?! I'm here to kick some ass and chew bubblegum. Am I all on the gum? Wow, okej. Okay. Interesujące. To jest pierwszy boss. To jest kompletnie antyklimatyczne wszystko. Szczerze mówiąc... Ja to miał być specjalnie, okej. Okay. Bardziej imponujący. No chodź! Zakończmy to. I to tu, i teraz. A może Terror skopie tyłek tobie? No, może być mały, może być potężny, więc cholera jasna. Terror, co? Ma takie trzy fazy dziwne, bo ma... Te paski niestandardowe, strasznie... Oh shit, okej. Okay. No, pokazuje mi przynajmniej gra, w którą sam będzie się kręcił, bardzo to jest przydatne. O, o, szybko, szybko, szybko. Bitka, 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 bitko. Dawaj go. Okej, jest nietykalny. Nietykalny jest, chłopak. A przydałoby się go teraz naszym ciosem specjalnym uderzyć, ale nie wiem, czy zdążę. Au, 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 shit. Nie zdążyłem niestety. Może zdążę jednak. Nie zdążę jednak, cholera jasna. Au, 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 Terror. Ciekawe, że to są jego fazy. Ogólnie ten... Te segmenty na pasku zdrowia. To by miało sens, spoil, nie powiem. Okej, okay, to pierwszy poza nie jest skomplikowane ani trochę. Pierwsza faza za nami, zakładam. Że on to spadnie? Boję się, okej, okay. Walcz z Terrorem. O w mordę, ojeju, ojeju. O nie. Tylko dwa zdrowie, ała. Nie, zostawię, okej, okay, ja widzę, jaki jest z tego pattern. Ale jakiś tutaj mój mózg tego nie potrafi ogarnąć. Może dziwnie to wszystko działa, dziwnie to wszystko działa. Ale bez tego to może zrobić, to muszę z niego rzucić tym? Albo w ten żyrandol. Żyrandol, okej. Okay. Tak, 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 bo są te trzy, które trzeba zbić. Okej, okay, dobrze, w porządku. Tu musimy trzy takie tury przetrwać i będziemy mogli go tym żyrandolem trzasnąć. Nie wiem, czy jak rzuciłem w żyrandol, to jego życie spadło. Jego życie się kryje w żyrandolu! Holy shit! Tego bym się nie spodziewał, dobra. Wiesz to KO i jebut. Chyba pięknie.
Tam to znika od razu, nie da rady zrobić dwóch naraz. Okej, w porządku. Dobra, jeszcze jedno i będzie ostatnia faza tej walki. Mam nadzieję, że nam się uda to wszystko przetrwać. Nie wiem, damy rady, jesteśmy KO de Kangury. Kangury de KO. De Kangaroo KO. Damy sobie radę. Uwaga, pyk. I pyk. Się zaczął w moich okularach pięknych. Pokazałem faka, sorry. Nie o to mi chodziło, chodziło mi o to. O Boże. Zły palec. That's what she said. Ale kamera jest dziwnie ustawiona za każdym razem. Zamiast... O Boże, mnie podniosło. Zamiast na niego? To nie jest na niego. Wild. Wild. Very wild. Au, 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 shit, shit. To było bardzo chamskie swoją drogą. Coś mi się poszczęściło, bo by to podniosło na górę. Nie, no cholera. Było mega chamskie, okej. Od początku? Od początku? Wow, od początku? Coś się zbugowało swoją drogą, nie wiem czy widzicie. Tak, ja mam dużo błędów mimo wszystko z tego co ja zauważyłem. Bardzo mi się to nie podoba. I to cały czas pojawiają się jakieś błędy nowe. Weź go, no tłucz go, no, Boże, Rocky, KO no. Nie podobało mi się to bardzo. Dwa bugi w takim nieprzyjemnym miejscu strasznie. Okej, to pominiemy. No i czekamy znowu na te tornada. Okej, jeszcze raz te platformy, zobaczymy jak nam pójdzie. Miejmy nadzieję, że dobrze. Okej, no i teraz mamy jeszcze dwa kryształy do uderzenia z tego co ja widzę. Teraz platformy są tam, platformy są tam, platformy są tam. Okej, tu mi się padło ostatnio. Jak z tej platformy schodziłem, mam nadzieję, że nie mogę dostać, jak tej platformy jestem. Okej, no i od tego właśnie umarłem. Okej, teraz po drugiej stronie. Ajajajajajajajaj. Okej, na górę tutaj. I to będzie już koniec? To chyba będzie już koniec. Żandor upadł, terror dostał. Cały czas jest ten promień na nim. What the hell? KO! Chłopie z Bogiem! Zniszczyłeś go! Stracił moc! Rękawice to zrobiły? Nieźle, ale może wesały moc? Gdzie go znalazłeś? Terror! Znalazł go daleko! W dżungli! Zobaczył lśniący kryształ! Był ogromny! Terror wziął sobie kawałek! Małp nie obchodziło! Małpy szalone! Wojt Zaktor jest niesamowity. To mi wystarczy. A jeśli chodzi o ciebie, trzymaj się z dala od kangurzej wioski. Następnym razem nie będę taki miły. Trzask prask, kumasz! Kumasz bazę? Gnoju wiedny? Dostałem osiągnięcie, skończyła mi się guma do rzucia. 7 minut 28 sekund, okej. W porządku, w porządku. 7. Pokonałem terrora. Dobrze walczyłeś, daję ci 4. Ło, dzięki trenerze. Na 10 KO. Wynik się liczy, czuję, że jestem gotowy. Aha, 4 na 10, okej. Okay. Będzie zrozumiałem w ogóle o co mu chodziło. Powiedziałeś sobie z terrorem, to ta dżungla, o której mówi, daleko. Trzeba przepłynąć morze, długa droga. Chyba, że... Dobra, dobra, komu mam potrzebny transport. Już wiem, kto może pomóc. Pan Gadget! Haha! No dobra. Nie mamy run, bo żeby tam wejść chyba, do tamtej jaskini potrzeba 9 albo 8. No, a my tyle nie mamy. Ale widzę, że znowu mamy tutaj monety do zebrania wszędzie. Przed odcinkiem właśnie pozbierałem trochę tych monet, no i nam się uzbierało na tyle, że mogliśmy kupić aż 4 rzeczy. Zatem potrzebuję teraz 30 koła, żeby tamto kupić, więc no nie powiem, interesująco, interesująco. 30 tysięcy dukatów albo spadaj. Tu jest runa, hej! Ona tu była wcześniej? Ona tu nie była wcześniej, prawda? Nie było jej tu wcześniej. Ale teraz mając 8, czy ja mogę iść tam na górę teraz? Zaraz z nim porozmawiamy, ale czy ja mogę teraz do tej miejscówki na górze iść? Byłoby bardzo fajnie, nie pamiętam, że mi się kasenka nie odpaliła. Dobrze, dziękuję bardzo. Ja chcę się tutaj przejść, bo nie pamiętam dokładnie ile potrzebuję tu run. Więc sprawdźmy ile to potrzebuję tego. 8 na 8, jaskinie lawy, no właśnie. Ale mogę też do dżungli pójść z panem gadżetem, no kurde. Nie, wiecie co, pójdźmy tu, jaskinie lawy. Wejdź do jaskin lawy, hell yes. Poziom pełnoprawny, sprawdźmy jak nam pójdzie. No, będzie miał odcinek 40 minut, nie?
Ojejku, jejku. Zdobądź specjalny klucz. Cel poziomu. Okej, okay. Nawet treści w Kaopedii. Okej, okay, porządku, porządku. Rozwalamy wazy. Co my tu mamy w ogóle do zabijania? Mamy cheater oczywiście, mamy z W1, mamy 4 runy. I 5 diamentów, no dobra. Trochę się boję, bo to wygląda hardkorowo, muszę przyznać. Znowu jaskinie? Ciemność, widzę ciemność. Nie, spokojnie, ja ci widzę jeszcze przynajmniej. Co tu się to dzieje? To się może przydać. Można nawet powiedzieć, że jest użyteczne. Tylko się nie popasz, a przynajmniej nie tylko za się bardzo. Nie popasz. Szkoda by było, gdyby zabawa tak szybko się skończyła. Okej, okay, czy będzie mi rękawice te ogniste zakładam? Tam jest schowane monety. Z tyłu, coś tu jeszcze będzie z tyłu. O, tu jest wielka moneta. Daje nam dużo tukatów. Oki, weźmy to w takim razie. Mamy ogień! Rękawice piekielne! Wow, nice. Ale mi się podoba, nie powiem. Niektóre przedmioty można nieść za pomocą ładunku ognia. Spróbuj w nie uderzać dobrze. Pyk! I się spaliło, jak fajnie. Kurczę, czy wy też macie takie wrażenie, że ta gra wydaje się tania? Znaczy wiem, nie kosztowała 250 zł, tylko kosztowała stówkę. Ale chodzi mi o to, że wszystkie te animacje i ogólnie ten cały film tej gry wydaje się być taki strasznie tanio zrobiony. I mi się to bardzo nie podoba. Zobaczymy, co będzie dalej. Mnie kule biją. Nie wiedziałem, że tak umiecie. Drogi chłopcze, możemy zrobić co tylko zechce. Tak? Co jeszcze potraficie? Zobaczysz, jaka będzie pora. Ale tylko jeśli będziemy miały ochotę się tym podzielić. Coś mi się nie podobają te rękawice. One są takie zbyt koki. No nie? Ładunek ognia, możesz przechowywać do 3 ładunków ognia, uderzając w ogniste przedmioty, zużywa swoje ładunki ognia. Aha, właśnie zastanawiałem się, czemu jeszcze rękawiec, ja myślałem, że to po prawej na dole, to po prostu, żebyśmy mogli się zmieniać między różnymi tymi mocami naszych rękawic, ale nie, musimy je naładować. I understand, okej, okay, czyli możemy mieć max 3. Czyli zakładam, że ten poziom to będzie po prostu tutorial, jak to wszystko działa, funkcjonuje i w ogóle wygląda. Zatem mamy 2 ładunki ognia, możemy faktycznie nimi je zmieniać i nie możemy ich zmieniać. Nie będziemy mieli różne, zakładam, że będziemy mogli zmieniać. Możemy iść tu, możemy iść tutaj. Chodźmy najpierw tu. Tak, i będziemy mogli w domku, jak ten ładunek sobie znajdziemy w domku naszym, w tym hubie, też będziemy mogli odblokować runę. Hello. O mój Boże, ile pieniędzy. No, nie cała stówka, ale to mimo wszystko to jest całkiem sporo pieniędzy. Dobra, tutaj wszystko mam załatwione, mamy jeszcze ten ładunek, który możemy wykorzystać w tym miejscu, żeby przedostać się dalej. Jeli jest, ja bym w to uderzył, bym dalej nie przeszedł, o kurde. To wymaga sprawdzenia, nie powiem. Ale podobno byłoby coś interesującego, żeby sprawdzić w przyszłości, nie? Takie coś. Hop, hop. Yep, yep, yep. Okej. Okay. Te wazy dalej są całe, niektóre jak się rozwali. Ej. Okej. Okay. Niektóre przedmioty można aktywować za pomocą ładunku ognia. Aktywować, powiadasz. Na przykład tak. Aha. Okej. Okay. Oh shit, shit! Źle zrobiłem. Zdążyłem wylądować, jak użyłem B. Ajajajajaj. Not good, not good. Okej, okay, wszystko muszę od nowa zbierać. A, Jezus. Dobrze, to na szybko w takim razie. Idziemy tu najpierw. Najpierw tu, a to mamy zabrane. Okej, okay. W porządku. Nie musimy tutaj iść. Czy będziemy mieli dodatkowy ładunek ognia? Tak, mamy 3. Wcześniej mieliśmy 2 tylko. Oj, zepsułem coś, ale... Czy ja mogę sprawdzić to, co chciałem sprawdzić wcześniej? To jest otwarte, okej, okay, czyli po prostu dostałem ładunki ognia? O, mogę zbierać jak mam pełny ekwipunek, to mi się nie podoba, absolutnie. Na przykład nie życie nie można zbierać jak mamy full. Chyba, jeżeli dużo pamiętam. Nie podoba mi się to. Okej, okay, tam jeszcze możemy przejść, ale jak tam się dostać? O kurczaki, a z tej strony, dobra. To ma dużo sensu. Ops. Ops, mamy skrzyneczkę. Bardzo miło. Dukaty! Dukaty! Pieniądze, mamona! Git, git, git.
O to chodzi, musimy zajabiać, musimy mieć ciuchy, musimy mieć wszystko. Cholenda jasny. Co to w ogóle jest? A są też żaby. A ja w ogóle coś innego słyszę, albo jestem jakiś dziwny. Ja coś innego tutaj słyszałem, naprawdę. Jakiś sekret może, albo coś? Nie wiem. Jak te rękawice podziałają na żabole? Gadam, że je podpali. Bo co innego może się stać? Nie, nie działają. A, nie działają, nie podpalają mi w ogóle. Aha. Ale okej. W ten sposób to działa, jak najbardziej. To mi się podoba. I to jak? Pyk, zajebiście. O to chodziło właśnie. Dobra, tutaj mamy to, mamy to. Dobra, to chodzimy najpierw tutaj. Najpierw się wyjdzie. To jest ładunek, okej. Nic szczególnego, nic specjalnego. W tym miejscu. Ops, ops. I tu. Uderz to ten bumerang, okej. Bumerangi ogniste, żeby dostać. I mogę podpalić to. O, jak przyjemnie. No, poziomy przyszły będą skomplikowane, coś mi się wydaje. Mamy skrzynkę, którą możemy ogniem otworzyć. Coś mi się zaczyna miąkać, halo. Tu mamy skrzynkę, którą możemy otworzyć ogniem. O, otwórzmy ją, zobaczmy, co jest w środku. Dziękuję. Mamy prawie 400 monet, zajebiście. Wydaliśmy wszystko, co mieliśmy. No cóż, zdarza się. Mamy pierwszą runę na poziomie. Zakładam, że reszta jest w sekretach, które ja pewnie pomijam. Pewnie już pominałem dwa sekrety albo więcej. Cholera wie. Tam coś jest na przykład, ale nie wiem, czy tam doskoczę, absolutnie. A czy mogę się tam z drugiej strony dostać jakoś? Oj, dobra. Czy ja mogę tam się z drugiej strony jakoś dostać? Nie powiem, byłoby to spoko. Tam mogę na górę przejść. Ale nie, z tej strony nie. Mogę się bumerang, mogę z nim przejść. Gdziekolwiek bym chciał. Czy to mi pomoże jakoś w moim queście, żeby dostać się tam? Trochę wątpię, ale zawsze można. Nie, nie mogę tym rzucić tam, okej. No i wrzuciłem bumerang. Ale fakt, że możemy z nim pojechać gdzie chcemy, daje mi sporo do myślenia mimo wszystko. Chyba, że stąd mogę po prostu tam skoczyć i tyle. Nie wiem w sumie, w którą stronę jest przód. Tam jest przód, tam możemy jeszcze na tu, możemy na prawo iść. Tam jest świadka, co do zebrania. Let's go! Let's go! Dobra. Ops, ops, ops. Ops, ops, panie świadko, gdzie jesteś? Mój! W sumie, jakbym się obrócił, też bym chyba zobaczył z dołu to serduszko, ale nie było mi dane niestety. Okej, okay, tędy, tędy. I teraz tutaj na dół będziemy skakać i będziemy się wracać dookoła. W sumie nie wiem, gdzie tędy dojdziemy, tak szczerze, bo nie było przejścia z drugiej strony jako takiego. Hello, a tu jest. A, tu jest studnia, ale tego nie było przejścia. Okej. Okay. Dwa diamenty do zebrania w wiecznej studni. Jakie będzie wyzwanie tutaj dla nas? A się każą studnie przeciwko bez śmieci i za pierwszym razem, także. Let's see, czy ja pająka słyszę? Nie. To się łoby, o co? Czy ja tu doskoczę? Tak, ledwo ale doskoczyłem. A ten diament mogę? Dziękuję bardzo. Myślałem, że nie doskoczę. Okej. Okay. Na spokojnie, muzyka w Crashu. Jak bunuł się w Crashu. Nie no, gdzie? Moja wina, bo to ja to sam rzuciłem na dół, ale to się nie powinno na dół rzucać. Przynajmniej rozwalać, on dole dawać mi dukaty. Może narzekam, może idę na łatwiznę, ale hej. Au, 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 shit, nie widziałem tych kolcy. Tu jest diamentos. Gdzie ja w ogóle idę tędy? Czy ja idę do wyjścia, czy ja idę dalej? Pominałem dukaty tylko. Tam dukaty będę się przejmował. A to o, nie, pominałem skrzynkę. No to skrzynki nie chcę pomijać. Zdecydowanie nie. Że tu było serduszko, które mnie uleczyło. Jak teraz się tu wrócić? O mój Boże. No, udało się jakoś, okej. Okay. Tu się jeszcze przejdziemy, skoro możemy. Bo dukaty i beczki przy okazji. A co jak, że ja sobie. O Jezus, na pewno nie tak. Na pewno nic w ten sposób nie będę robił, bo tylko sobie zrobię bubu. Dobra, skoczymy tu jeszcze raz. Na spokojnie i powoli. Ała! I powoli. Co ja powiedziałem przed chwilą? Okej, okay, mogę pojedynczo skakać, żeby tutaj się dostać. Nie muszę podwójnie, to jest plus. Spokojnie i powoli. Okręcik, ja cię widzę. Kociaku, no ja cię widzę. Proszę mi tutaj nie szkucić. Jeśli, że ja się nie skupiam. O mój Boże, to jest dziwne strasznie. O, fuck! Okej, okay, udało się. Jakoś.
Gdzie jest ta waza? No i poleciała. Ja się nie rozwaliła o ziemię. Co za waza. Dobra, to się będzie zamykać, zakładam. To się jak dawaj, będzie zamykać szybko, 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 szybko. Udało się. Przeszliśmy. Uff. Zajebiście. Dwa diamenty zebrane. Kontynuujmy. 200 monet nasze. Konto zajebiście, od razu umarłem. Będę przy studii, czy... O, okej, studia to jest checkpoint. Tak samo jak bonus w Crashu. Zżyżyżyna. Nie, może nie jest żyna, ale mówię, ta gra jest strasznie podobna do Crasha. Na każdym kroku. To jest nie okej. No wiesz, miejmy nadzieję. Też nie wiem, czy to jest poziom główny, czy opcjonalny, bo na razie wydaje się być opcjonalny. Ale jednocześnie główny, więc... Interesting, interesting, very interesting. Bo niby tu mogliśmy wejść, a niby musimy iść do dżungli w wątki fabularnym. Nic nie jest wytłumaczone, czemu tu możemy wejść i po co tu w ogóle możemy wejść? Dlaczego? Nic nie jest wytłumaczone? Kao nie zawsze chce wskoczyć tam, gdzie ma wskoczyć. Ale to jest normalne u kangurów. My się nie słuchają. To jest zebrane. Ja się wracam. Nie, nie wracam się, okej. Tak mi się tu dziwnie wydawało, że się wracam, ale jest okej, jest okej. Ej, jebie te, ej! Okej. Ja by tu nie wskoczyłem. Ej! Okej. Okej. So far so good. So far so good. What the fuck is this? A, spawnę tych ładunków, a jak miło. Będzie mi ich sporo potrzebnych? Chyba tak. Spawnę ładunków, to muszę z nich pokorzystać. Jak tylko mogę. Shit, nie trafiłem, oczywiście, że nie trafiłem w to. Tam jest diament. A, czy diamenty mi się resetują? No tak, zapomniałem, że na całym poziomie mi się diamenty resetują. Jak ja mam zebrać cokolwiek? Cześć, okęsik. Na kolana mi wskoczył, tylko nie widzicie, ale mi na kolana wskoczył. Oj, kociaku, kociaku. Jestem zajęty, papa jest zajęty. A ty dostałeś... Czemu mi się dojdzie biurko? Ej, nie, gadaliśmy o tym. Złaś, złaś, złaś. Ups. Biedny kot. Okej, okay. Po kolei i powoli. Mówiłem, mówiłem teraz, żeby nie wchodził na biurko, bo sobie tego nie życzę. I ma być nauczony, żeby na biurko nie wchodzić. Ale się kot nie słucha. I takie są tego konsekwencje, niestety. Że ja go muszę z biurka dosłownie rzucać, bo jak mu mówię zejść, lekko klepie, tu nie chcę zejść, ale okej. Okay. Przeszliśmy to. Jesteśmy w tym miejscu, tutaj mamy diament do zebrania, który jest bardzo prosty swoją drogą. Jestem ciekaw, czy te diamenty resetują się też przed checkpointem, czyli na przykład na początku poziomu był jakiś diament, czy to by się zresetował. Mam nadzieję, że nie. Ale wiecie, chora wie tą grę, tak szczerze. Okej, okay, to muszę w powietrzu zrobić, to zakładam, tak jest. Tak, bumerangosem. Halo, panie bumerangu, obudź się, okej. Okay. I przejdź tam, do tego pieca i to nam upuści platformę. Super, kolejną minę mamy tutaj. Ale my mamy jeszcze tutaj przejście, które musimy odwiedzić. Tylko nie wiem, czy potrzebuję tych ładunków, czy nie. Lepiej sobie zbiorę, skoro mam taką możliwość, że są nieskończone. Więc lepiej, żebym sobie jakieś ładunki zebrał dodatkowe. I jeszcze jeden. Okej. Okay. Jezus, a Jezus. No to jest literka pierwsza, o, bo ja w ogóle, że literkę musimy zbierać. Ajajaj, dobra. Teraz tu się odblokuje i się wracamy już na właściwą ścieżkę, panie i panowie. Bardzo dobrze, bardzo dobrze. Z pierwsza literka, czyli wiem, że żadnej nie pominąłem, bo wiem, że te literki są faktycznie po kolei, więc wszystko jest ok. To dodatkowe życie, ale się muszę po bumerang wrócić. Czy tu jest bumerang? Tu są bumerangi, ok, czyli się nie muszę wracać, super. Tam jest owa żaba. Ja mogę go rzucić już stąd. Pyk. Dostał, ale nie umarł. Ciekawe. Od swojej własnej włosy umiarem odbije. Okej. Okay. Te bumerangi są strasznie słabe w takim razie. Ultra słabe są te bumerangi. Okej. Okay. Udało mi się zyskać dodatkowe życie. Tak czy nie? Tak, okej. Okay. I chciał się zebrać. Dobrze, 8 żyć na koncie. Straciliśmy dzisiaj jedno u terrora. Tak to było nawet. Tędy, tędy, tędy. Coś tu jest? Nie.
Okej, ja mogę się tulać, jak mam bumerang. I koniec jasne, to jest coś, co muszę zanotować sobie. Bo jak chcę kogoś uderzyć, albo coś okuję zrobić, zaatakować, zniszczyć, cokolwiek, to przynajmniej nie muszę bumerangu używać. Hej, okej, po kolei. Tak, ja wydaje się być ciężka, bo jeszcze magię zbieram tej skrzynki. Jeszcze mi się nie mija, tu są bumerangi, okej. Tylko gadżet mógł to wymyślić. Aha, on by nas tu wysłał. A, my nie pogadaliśmy z nim, tylko poszliśmy tutaj najpierw. No ale tak czy siak powinno być. Jakaś, nie wiem, cokolwiek powinno być, no. Czemu by nas prosił, żebyśmy tu poszli? Okej, okay, nieważne. Możemy iść tam. Co się stanie w ogóle, zejdę na dół? Co się stanie złego? Nie, to są guziki? Nie, okej. O, zajebiście, straciłem całe życie, jak dostałem tym laserem. I have enough of this game, really. Teraz to przynajmniej zniszczę. Na paru dukatów dodatkowych. Dobrze, po kolei. Psyk. Ej, okej. I co teraz? Gdzie teraz? Tam jest w ogóle jakieś lustro. To wiem, co to lustro może oznaczać, ani co w ogóle robić, tworzyć, cokolwiek. Ja mam zejść na dół, ale tak mówię, to jest to lustro, które mnie bardzo, bardzo interesuje. No. Dziękuję, K.O. Ale to lustro, czy ja mogę bumerangi rzucić, bo jest tylko jedno lustro, czy jest więcej? Jest, nie, jest, okej, jest więcej, myślę, że jest jedno. Jakby było jedno, to bym się zastanawiał nad nim. Tędy mogę przejść pod Światkę Serca, ale okej, to nie było jakieś ciężkie. Czy ja mogę to lustro, nie wiem, zbić na przykład? Nie, nic nie mogę z nim zrobić, okej. To never mind, myślałem, że coś specjalnego będzie, ale jednak nie. Wciłem się tylko na górę. Bumerang poproszę. Muszę w to strzelić. Czy ja potrzebuję w to strzelać, czy potrzebuję tylko po to, żeby to na prawo iść? Bo mogę po prostu przejść chyba dołem od razu tam do wyjścia. No. I don't understand this place. Ale okej, okay. Kolejna runa, chyba już trzecia, jak pamiętam. O, ale mnie rzuca! Okej, okay. Nie dorzucił na szczęście. Mamy jeszcze jedną runę, jeszcze dwie literki, zwój i dwa diamenty, okej. Okay. A, nie udało mi się tego odbić, cholera. Nie, znowu mi się nie udało odbić tego. Znowu mi się nie udało tego odbić. Znowu mi się nie udało tego odbić. Teraz się udało. Okej. Okay. Jest po nim. Będziemy mieli zdrowie, jakbyśmy chcieli na przyszłość. Chyba nie zniknie. Tak mi się przynajmniej wydaje, że nie powinno zniknąć to serce. A mogę się oczywiście mylić. Okej, okay, teraz tu, pyki, mamy zwój. Nawet treści w Kaopedii. Co mamy w Kaopedii? Laskinie lawy. Okej, okay, okej, okay, okej. Okay. 31% ukończono, okej. Okay. Mamy 3x97, bo nie mamy jednego zwoju. Interesujące, okej. Okay. Dojo Walta, 100%. Wyspę mamy, no tak, nie mamy jednej runy na wyspie, zgadza się. Postacie, skarby, ruchy. Postacie mamy prawie połowę, skarby mamy ponad połowę. Ciekawe, złamany ruch terrora, okej. Okay. Ruchy 8x8, spoko. Te ruchy, nie wiem po co jest ta kategoria, tak szczerze, skoro i tak ją szybko kończymy, no nie? Cześć śmierdzielu. Ej, wracaj tu. Boże, jak rozmiotło z powierzchni ziemi. To było piękne. Coś tu w ogóle... A, tu musimy to przepalić z tego co widzę. No i iść dalej. To jest kolejny śmierdzie na horyzoncie. O, nie! Okej, udało się go załatwić w miarę szybko. Tego się nie spodziewałem, że on tu będzie, naprawdę. To było zaskoczenie dla mnie. No, dziękuję. A! Pułapken! Nie, ładna była ta pułapka. Trzeba to było przeskoczyć jeszcze? Holender jasny. No nie wiem, może. Jakie zagadka logiczna, czy... Czy o co tu chodzi? To jest sporo w ogóle rzeczy do zebrania. Bardzo dużo swoją drogą. Okej, okay, mamy czwarty diament z tego co widzę. Mi wyleciał ze skrzynki. Interesujące, interesujące. Interesting, very interesting. Oh, look at this, a kecik.
Jak miło, jak przyjemnie. Kolejna ciotka serca, co będzie mi serce piąte już? Tak, mamy piąte serce. Superowo. No panie manekinie. I po manekinie. Okej, ale to był bardzo fajny sekret. Ja mi się wydawało, że tu można się przytulać. Nie byłem pewny. A jednak się udało, jednak się udało. Okej, co my tu mamy, jak to w ogóle działa? Czy w ogóle możemy coś z tym zrobić? Chyba nie. Nie, potrzebujemy tu jego, żeby on nam tu pomógł. No idea. Tu się możemy wrócić tam, gdzie byliśmy. No to wychodzi, to tutaj mogę wejść, czy jest za głęboko? Chyba jest za głęboko. Tam jest literka swoją drogą. Sprawdźmy. Nie, jest za głęboko. Tak, myślałem, że jest za głęboko, to jest za głęboko. I teraz jesteśmy tu. Idziemy tu z powrotem w takim razie. Coś tu będzie za mną? Nie, to jest kolejna literka. K. O. No tak. Żabol! I kolejny. Knockout! Boom! Zajebiście. Okej, okay, to nie wyszło tak jak miało. Hopla, kolejna literka na naszym koncie. Jeszcze jedna i będziemy w domu. Jeszcze jeden diament, jeszcze jedna literka. Jeszcze dwa diamenty? Aha, bo zdecydowały mi się chyba skrzynki w takim razie. Skoro tak, musimy iść po te skrzynki jeszcze raz. To możemy coś przepalić tym ładunkiem, który mamy właśnie. Gdzie nas to zaprowadzi? No właśnie dalej, a ja nie chciałem iść dalej. Fuck. Zbierzmy to. Czy w ogóle jakoś wrócę teraz tam? Nie, muszę umrzeć. Okej, okay, to umrzyjmy na szybko. Zbierzmy wszystko i będzie git. Diament zebrany, lecimy dalej. Ten tuka też powinien być tutaj zebrany. O nie! Ponownie musiałem przejść tą drogę, ponieważ jestem ułomny, ale daliśmy radę na szczęście. Pod taką małą powierzchnię możemy się tu lać? O kurczę. O nie, monety na czas, a tam są żabole. No dobra. No widocznie w tej grze nie potrafię skakać, także super. I chyba będzie już okej. Knockout! Dziękuję, dobranoc, miło było. Tu chyba nigdzie przejścia innego nie ma. Co tu się dzieje? Holy God! Co to tutaj jest na środku? Jakiś klucz? Okej, okay. Wygląda bardzo interesująco. Czy tego chce gadżet? Bo on chciał armię krabów, nie? Z tego co pamiętam, jak z nim gadaliśmy w którymś tam odcinku, chyba w drugim. W drugim, tak. Oj, panie gadżecie. Nie wiem, co pokombinujesz, ale to jest nic złego. Ostatni diament! Jej! Jeszcze jedna literka, jeszcze jedna runa. Gdzie ja to znajdę? Gdzie ja to mogę znaleźć? Gdzie ja, Kao Kangu, mogę takie coś fajnego znaleźć? Bo nie powiem, byłoby spoko takie coś znaleźć. Mieć poziom na 100% byłoby bardzo przyjemnie. Szczególnie, że znalazłem zwój. Więc reszta nie powinna być taka ciężka do znalezienia. Mamy o! Ale nie mam... Czego jeszcze mi brakuje, przepraszam bardzo? Ma, nie, runy! O właśnie, tylko gdzie ja tą runę znajdę teraz? No, to jest dobre pytanie. To jest dobre pytanie. W co ja tu mam strzelić? A tam! W Stimulusowi coś musi być! To jest niemożliwe. Musi coś być z Sibiliusami, skoro mogłem je zbić na dół, a muszę promień odbić. Tak też może być. Chyba gdzieś jeszcze? W coś jeszcze? Nie, chyba nie. Okej. Okay. Zbierzmy całą resztę tego. Hopla. Okej. Okay. Ja to mogę przesunąć, prawda? Tak, ja to mogę przesunąć, okej. Okay. To teraz zakładam, że muszę to dobrze nakierować wszystko. O, właśnie! Chyba się udało. Tyle czy jeszcze coś? Na górze jeszcze jedno, okej. Okay. Never mind. Tutaj? Tu będzie ok? Nie, nie będzie ok? Tu będzie ok. A nie, jednak było ok. Myślałem, że to u góry musi.
Szansa, jednak nie. Mamy klucz. Dźwięk został, ale mamy klucz. Całe specjalne klucze. Dało ci wszystko w porządku? Jakieś siniaki? Cześć gadżet, parę, ale żeby zobaczyć tego drugiego. Parę, by teraz pokażę szybko. Czekaj, pytałeś o klucz? Oczywiście, że tak. Chodź ze mną, mój drogi przyjacielu. Przygotujemy złomkę na wielką przygadę. Byś miał podążać tam, gdzie nie dotarła żadna łódź. Dzięki koło spotkamy się po właśnie, kiedy będziesz gotów. Niewiarygodne. Dobrze, czy to jest... O, mam ostatnią lunę! Yeah, mam poziom na 100%! Woo! Super! Koniec poziomu! Koniec jaskiń! 27 minut to zajęło. Nie jest to zły wynik. Absolutnie. Trochę było cięcia, bo trochę umierałem. Ale było ok. Było fajny poziom swoją drogą. Fajny poziom. Wyzwanie, ale fajny poziom. O, kasenka. Wszystko czego trzeba. Potężne rękawice, motorówkę, entuzjazm. No, entuzjazm. Przynajmniej jeden z nas. Ty tryskasz entuzjazmem jak Kaja, kiedy mama każe jej posprzątać pokój. Nieważne. Chodźmy się spotkać z gadżetem. Zapomniałeś o czymś? Nie. Miałem nadzieję, że ty zapomniałeś. Dobra, dobra. Ale ciężko będzie się żegnać z mamą. I pewnie nie będzie zadowolona, że włożyłem te rękawice. Może tak, może nie. Kto wie? Nie. Te kraby śmieszne. Ale mamo, proszę. Żadnego mamo, Kao. Te rękawice są niebezpieczne. Walt, wytłumacz się w tej chwili. Rękawice? Może nie tak niebezpieczne, jak myślisz. Może. To za mało. Mamo, noszę je już od kilku godzin i... Co? Nic mi nie jest. Są bardzo przydatne. To prawda. Początkowo byłem sceptyczny, ale u Kao jest lepiej. Działają inaczej niż u Kobiego. No i to rękawice taty. To jedyne, co mi po nim zostało. Proszę? Próbujesz mi tu zgrywać, biedne dziecko? Na litość! To nie działa. Oglądasz za dużo tuktaka, skarbie. Tuktaka? Mamo, jak możesz na coś narzekać, jak nawet nie wiesz, jak to się nazywa? Nieważne. A, TikToka! Nie będę! Walt, ty za nie odpowiadasz. Miej je na oku. Masz moje słowo. Dobrze. Kao, obiecujesz, że wrócisz do mnie cały i zdrowy? Oczywiście, mamo. Obiecuję. Tysz! Kop tyłki, rąb i siekaj, wal w kinole. Czy jak wy tam, dzieciaki, teraz... Rip and tear! Tylko znajdź tatę i siostrę i sprowadź ich do domu. Spróbuję. Coś ci wpadło do oka, trenerze? Tak. Tak właśnie było. Już dobrze. Chodźmy. Głodna dżungla czeka. Bądź gotowy. Spotkasz jednego z największych mistrzów sztuk walk. Pozdrów Jayabaya, skarbie. Jayabaya? Z nami, mamo. Moglibyśmy razem spuszczać łomot. Bylibyśmy nie do zatrzymania. Trzeba pilnować wioski. Wystarczy, żebym zniknęła na 5 minut, a ktoś dostanie strzały w kolano i za chwilę nie będzie do czego wracać. Dasz sobie radę. Skyrim. Jesteś Kangurek Kao. O! Kangurek Kao. No i wracają oksy. Okej, okay, panie i panowie, dałem się poziom skończyć. No i teraz zakładam, że musimy się kierować do gadżeta. Ale panie i panowie, jak się domyślacie, to będzie koniec tego odcinka. Mam nadzieję, że wam się podobało. No i udało nam się pokonać Tyrola i wykonać jaskinie lawy. Także zakładam, uważam i moje zdanie jest takie, że to jest całkiem owocny odcinek. I naprawili chyba te teksty, które się pojawiają. Never mind. Zapomniałem mojego outra. Trzymajcie się na cześć, panie, zapraszam was. Boże! Trzymajcie się na cześć, panie, zapraszam was na kolejne odcinki Kangur Kakao 2022. Trzymajcie się! Pa, pa!